Dzień dobry Państwu, nazywam się Przemek Prasnowski i witam Państwa z siedziby Baraku Kultury, która mieści się na Alejach Marcinkowskiego w Poznaniu. Szczególnie serdecznie witam czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu i oczywiście witam mojego rozmówcę, naszego gościa, Radosława Nawrota, dziennikarza, podróżnika, pisarza, a przede wszystkim autora książki o Powstaniu Wielkopolskim, która ma tytuł Szachownica. I o tej to książce będziemy dzisiaj rozmawiać. Radku, tytuł wskazuje na to, że lubisz grać w szachy. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście kiedyś w szachy grałem, nawet pojedynkowałem się z jednym arcymistrzem. Ale pamiętam, że kiedy zaproponowałem mu remis, to spojrzał na mnie tak trochę dziwnie i powiedział, że biorąc pod uwagę wydarzenia na szachownicy, nie może przyjąć tej zuchwałej propozycji. Tak, szachy w tej książce, szachownica kojarzy się z szachami, bo właściwie to, co działo się przy okazji Powstania Wielkopolskiego, to była pewnego rodzaju rozgrywka szachowa, także takich szachów politycznych, militarnych, z mocarstwami światowymi, z Niemcami. Także z niepodległą już Polską, do której Wielkopolska ciągle nie należała przed powstaniem. Ale to jest także szachownica, która kojarzy się z polskim lotnictwem, bo to przecież symbol naszego lotnictwa, malowany na samolotach właśnie od tamtych czasów, od 1918 roku. A lotnictwo no też tutaj w tej książce dosyć istotną rolę odgrywa, i samoloty, i sterowce. Tutaj są. Jak pamiętamy, właściwie Powstanie Wielkopolskie i lotnisko Ławica w Poznaniu to jest taki zaczyn polskiego lotnictwa. No bardzo ważny motyw książki i historii właśnie polskiego lotnictwa, polskiej armii. To jest oczywiście ta szachownica, która jest, jak Państwo widzicie, na okładce książki, ale też na naszym stoliku, który mamy przed sobą. To jest właśnie ten symbol polskich pilotów. Ja uważam, że jeden z ładniejszych, taki prosty, nieskomplikowany. Jeszcze obwódkę by trzeba dodać, to byśmy mieli wtedy to tak, jak maluje się na polskich samolotach. Uważam, że bardzo zgrabny mamy ten symbol na naszych samolotów. Mhm. Powiedz mi, jesteś znany głównie jako dziennikarz sportowy, a w książce te wątki sportowe są bardzo ważne. Ja powiem szczerze, po raz pierwszy spotkałem się z tak ciekawą interpretacją Powstania Wielkopolskiego przez sport, przez graczy, w zasadzie futbolistów, a możemy ich nazwać też inaczej, bo grali w coś, co teraz nazywamy piłką nożną, ale wtedy to miało troszeczkę inną nazwę. Mógłbyś przybliżyć ten wątek? Bardzo chętnie. To są czasy, kiedy polska piłka nożna, na pewno wielkopolska piłka nożna dopiero jest w powijakach. Istnieje tylko kilka klubów. Myśmy dosyć późno zaczęli tę grę uprawiać. I co ciekawe, nie nauczyli tego Polaków Anglicy, tak jak na całym świecie, tylko pośrednio myśmy się tego uczyli od Niemców, a Niemcy dopiero od angielskich prekursorów. No i początkiem tej opowieści jest mecz, który rzeczywiście miał miejsce kilka lat przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego i I wojną światową w roku 1912. Doszło do takiego spotkania między Normanią i Brytanią, polskim i niemieckim klubem uczestniczącym wtedy w Mistrzostwach Wielkopolskich. One były rozgrywane dla wszystkich klubów, które istniały w regionie, czyli i niemieckich, i polskich, i mieszanych. No i tam doszło do sytuacji, w której piłkarz został, nazwiskiem Marian Stroka, został wyrzucony za używanie języka polskiego na boisku. Został z tego boiska wyrzucony. Tam sędzia podciągnął to pod przepis, że nie wolno używać języka polskiego w miejscach publicznych. Doszło do skandalu, doszło do zejścia całej drużyny polskiej z boiska, doszło do wycofania wszystkich polskich drużyn z rozgrywek w tym regionie i założenia własnej polskiej nieoficjalnej ligi. A wtedy, kiedy po raz pierwszy usłyszałem tą historię wiele lat temu, to doszedłem do wniosku, że kurczę, to jest coś, o czym po pierwsze mało kto słyszał, a po drugie przecież to jest września. To się aż tak bardzo nie różni od strajku dzieci wrzesińskich, od, nie wiem, buntu Drzymały, od wielu tego typu przypadków, takiego oporu
przeciwko narzucaniu przez władzę niemiecką. A zupełnie nieznany ten epizod, prawda? Nieznany, tak, kompletnie. A on ma podobny wymiar i pamiętajmy też, że ówczesny sport w odróżnieniu od dzisiejszego, który jest biznesem, rozrywką bardziej, on też czemuś służył, tak? To znaczy sportowcy przygotowywali się do swoje ciała i umysły, między innymi do walki także, bo rzeczywiście tą walkę jakby wkalkulowywali. Stąd między innymi spór między piłkarzami czy futbolistami, jak wtedy mówiono z niemieckiego. No właśnie, bo używasz nazwy futbol, prawda? Tak, bo to ona wtedy obowiązywała, bo to przyszło rzeczywiście z Niemiec, więc z języka niemieckiego tej nazwy używamy. Ja tylko dodam, że polska piłka nożna w zasadzie zaczęła kiełkować w zaborze austriackim, głównie we Lwowie. W dalszym okresie w Krakowie, a Wielkopolska była dosyć spóźniona tutaj w tej materii, bo wielkopolskie kluby zaczęły powstawać krótko przed I wojną światową. Między innymi Warta, która dzisiaj gra w Ekstraklasie Polskiej, powstała w roku 1912 i nazwa Warty, która kojarzy się nam przede wszystkim z rzeką płynącą przez Poznań, a w Kaliszu Warty nie ma, jest Prosna, ale w Poznaniu jest Warta, ona się kojarzy z tą rzeką, ale także znaczyła Wartę takie czuwanie, czekajmy, bo coś tu się zaczyna dziać w regionie, w Poznaniu. Czyli ta nazwa w pewien sposób nawiązywała do takich wojskowych różnego rodzaju znaczeń. Trochę tak, ale po prostu do byciu, jakbyśmy to powiedzieli dzisiaj młodzieżowym językiem, na stand-by'u. Dzisiaj byśmy mogli nazwać na przykład ten klub Stand-by Poznań. To samo by znaczyło. Tak. Bardzo ładna nazwa. Ja mam taki cytat, który też mówi o tych aspektach sportowych, bo tutaj konkurowały pewne dyscypliny z sobą, prawda? I w pewien sposób były też wyznacznikiem jakby statusu społecznego czy podejścia do tej walki, o której mówiłeś. I ten cytat z książki to brzmi tak. Och, gdyby wszystkich udało się przekonać do sportu, myślał jeden z głównych bohaterów, tylko że on nad gimnastykę i szermierkę przedkładał futbal, którym z kolei gardzili ludzie z Sokoła. Toż futbal grają Niemcy, mówili ludzie z Sokoła, a Sokół to organizacja czysto słowiańska i woli sporty patriotyczne. Tak, no sam fakt, że piłka nożna przyszła od Niemców był jakby w oczach polskich patriotów dyskwalifikujący. Poza tym oni uważali, że piłka nożna w zasadzie do czego ona człowieka ma przygotować? Poza tym, że będzie miał sinak na nogach, tak? No, nie nauczy go strzelać, nie nauczy go władać bronią jak szermierka, nie nauczy go takiej sprawności jak gimnastyka czy lekkoatletyka. Po co to bieganie w błocie i kurzu, bo tak wyglądały wtedy boiska, za jakąś skórzaną piłką? A no, futboliści twierdzili, że tak, oni... Tak, właśnie inaczej myśleli o tym. Myśleli o tym zupełnie inaczej. Oni uważali, że dzięki temu tworzą wspólnotę, są razem, uczą się strategii, zespołowego działania, tworzą się więzi między nimi, są zespołem. Gra zespołowa ma ten walor właśnie, że tych ludzi ze sobą spaja. I skoro gościmy w Kaliszu, i ja Kalisz pozdrawiam, bo to jest miasto, które słynie z gier zespołowych w Wielkopolsce, zwłaszcza z siatkówki i piłki ręcznej, to nawiążemy do piłki ręcznej. No, Szczypiorno, które wtedy było poza, w 18 roku poza Kaliszem, a dzisiaj jest już z tego, co wiem, częścią Kalisza, to jest miejsce, w którym powstała polska piłka ręczna z kolei. Tam w obozie jenieckim właśnie niemieccy strażnicy nauczyli polskich legionowych jeńców gry w tę dyscyplinę, którą była piłka ręczna. Stąd w Polsce często na piłkę ręczną mówi się szczypiorniak, od szczypiorna właśnie ta nazwa stąd się wzięła. Też taki nieznany epizod, prawda? Nikt w zasadzie nie zdaje sobie sprawy. Myślę, że Kaliszanie doskonale to wiedzą, ale poza Kaliszem to już jest wiedza mniej znana. Mało kto o tym wie. No tu prawdziwi patrioci powiedzieliby, że skandal, że Niemcy nas nauczyli grać w piłkę nożną i w piłkę ręczną. Ale wiesz, myśmy wtedy wszystko mieli od Niemców. Broń od Niemców, mundury od Niemców. Właściwie nawet pewne podstawy takiej strategii uczenia się pewnych wojskowych kwestii od Niemców. To znaczy jakby dla mnie Powstanie Wielkopolskie jest taką niezwykłą substancją, trochę jak gąbka, w którą wsiąkało to wszystko jednocześnie, tak? Polskie kwestie, niemieckie, to wszystko tam razem się kumulowało i w zasadzie Powstanie Wielkopolskie
wyrosło na niemieckich lekcjach związanych z biznesem, z gospodarką, z wojskowością, ze sportem, z kulturą również, tak? Na tym wszystkim, co tutaj się w Poznaniu i w Wielkopolsce mieszało. Mówimy o strategii wojskowej tego powstania, prawda, która była jednak wypracowana tutaj w zaborze pruskim i musiała w jakiś sposób nawiązywać do tego, co tych ludzi otaczało. Tu mam taki cytat, który nawiązuje do tej strategii. Strona 64. Wolność, powstanie. Tym razem trzeba kalkulować, zamiast rzucać się w przepaść. Myślę, że to jeden z takich najbardziej znaczących cytatów, biorąc też pod uwagę polską historię, historię polskich powstań, prawda? Że tutaj mamy zupełnie przeciwne spojrzenie do tego romantycznego zrywu, którym były usiane powstania XIX-wieczne. Jak ty to rozumiesz? Bo mówiliśmy o dużym wpływie takiego niemieckiego pragmatyzmu w tej strategii wojskowej powstania wielkopolskiego, ale jakbyś to jeszcze rozwinął? Ja myślę, że pragmatyzm to jest bardzo dobre słowo określające powstanie wielkopolskie. Wbrew temu, co się czasem uważa w Polsce, powstanie wielkopolskie lat 18-19 nie było jedynym zwycięskim powstaniem w historii Polski, było ich kilka, z czego w samym Poznaniu dwa. Więc w tym sensie można powiedzieć, że powstanie wielkopolskie tym różniło się od pozostałych powstań, że mogło wyciągać pewne wnioski, tak? Na podstawie tego, czego uczyła historia, co przynosiła historia. Pamiętajmy, że w roku 1918 jesteśmy ponad pół wieku po upadku powstania styczniowego, które w ogóle naprawdę zamiotło całą tą polską przestrzeń rewolucyjną, patriotyczną, tak? Gigantyczne straty, ci, którzy nie zginęli. Było totalną klęską, tak naprawdę. No tak, wielkie straty, po prostu ofiary, ludzie wywiezieni na Sybir albo emigrujący z terenów ówczesnego Królestwa Polskiego, do którego Kalisz był przyłączony. I przede wszystkim ograniczenia, tak, zaciśnięcie tych rygorów, które były zarówno w zaborze rosyjskim, jak i w pruskim, jak i w niemieckim. I 50 lat, przez te 50 lat naprawdę się w Polsce, jeżeli chodzi o wzniecanie buntów i powstań, niewiele działo. Kiedy na początku XX wieku Józef Piłsudski zaczął wrzucać jako młody socjalista bomby domowej roboty do lokali z rosyjskimi generałami, to się mówi, że to są pierwsze takie zrywy. W ogóle. Naprawdę? Piłsudski? Tak, robił takie rzeczy, tak. On wtedy, tak, można powiedzieć, tak, w jakim sensie zajmował się takim terrorem tego typu. No to Józefa bym o to nie podejrzewał, powiem ci. Tego typu. No i po 50 latach tu w Wielkopolsce nagle ludzie dochodzą do wniosku, że w zasadzie trzeba działać, żeby nie być pominiętym w tym rozdaniu kart przez historię, tak? Istnieje już niepodległa Polska. W granicach, które zostały jakoś tam, powiedzmy, ustalone. Ogłosiła niepodległość. Powiedzmy naszym widzom z Kalisza, że oni byli w lepszej sytuacji w tym momencie, prawda? No, chociażby sam fakt, że byli częścią tego Królestwa Polskiego, czyli jakby z punktu widzenia Niemców, którzy dosyć zazdrośnie strzegli tych ziem należących do ich zaboru z czasów rozebrania Polski, no byli w troszeczkę lepszej sytuacji. No, sąsiedzko przy Kaliszu mamy Ostrów Wielkopolski, gdzie Republika Ostrowska już się zerwała, tak, troszkę przedwcześnie, grubo przed powstaniem wielkopolskim do ogłoszenia niepodległości. Więc to też o czym świadczy. To jest tak, że jakby trzeba było działać wtedy, żeby Poznań i tereny, większość terenów dzisiejszej Wielkopolski do Rzeczypospolitej Powstającej zostały przyłączone, ale należało to zrobić mądrze, sensownie, rzeczywiście z kalkulacją, ponieważ sytuacja była dosyć niezręczna, przypomnę. No, z jednej strony Niemcy przegrali wojnę światową, tak? Są w rozpadzie, ale ich ogromna armia stacjonuje nie tylko tu w Poznaniu, ale na całym terenie ziem Polski, które były pod okupacją, także dawnego zaboru rosyjskiego, także w Kaliszu, gdzie byli rozbrajani przecież przez Polaków. I ta armia w każdej chwili może coś
zrobić. Z drugiej strony wciągnięcie świeżo powstałego państwa polskiego do tego powstania, czyli równa się wojnę z Niemcami, na dzień dobry istnienia nowego niepodległego państwa, na dzień dobry wojna z Niemcami, no też nie było rozwiązaniem sensownym. Trochę klincz, a jednak z tego klinczu udało się wyjść zwycięsko. Wrócę do tych relacji polsko-niemieckich. Ten zabór, pod którym był Poznań, była Wielkopolska w dużej części, w jakiś sposób uformował, ukształtował te relacje prywatne, o których ty tak wspaniale piszesz. Myślę, że to jest takie ujęcie spoza barykad, bo często te powstania, też powstanie wielkopolskie interpretowane jest właśnie takim podziałem, ostrym podziałem, czyli ruszeniem na barykady. My jesteśmy z tej strony, oni z tamtej. To jest taki podział zresztą w Polsce bardzo wymowny też w dzisiejszych czasach, ale wtedy było to też interpretowane, czy interpretujesz to też przez relacje międzyludzkie. Jakbyś mógł powiedzieć o tych wątkach prywatnych, które jednak biegły, te granice biegły, no dużo bardziej skomplikowane były przynajmniej niż w tych oficjalnych, państwowych czy politycznych podziałach. To jest tak, że kiedy dzieje się coś takiego jak wówczas w Poznaniu, wybuch powstania wielkopolskiego, przyjazd Paderewskiego i początek tego powstania, no to pewne poglądy, światopoglądy, postawy zaczynają się radykalizować, tak? Trzeba się opowiedzieć po której stronie. Wcześniej to wyglądało w ten sposób, że mimo oczywiście stałych napięć, jakiejś takiej powiedzmy rywalizacji na wielu płaszczyznach między Polakami i Niemcami, tak? O wszystko, o język, o to, jak miasto będzie wyglądać, o sport, o kulturę, o gazety, o wszystko była ta rywalizacja, to jednak Polacy i Niemcy funkcjonowali w jednym mieście ze sobą. Razem tutaj żyli, razem tworzyli tkankę Poznania i wielu innych wielkopolskich miast. I w momencie, kiedy następuje ta polaryzacja, trzeba się po której stronie opowiedzieć i to jest bardzo raptowny moment dla takich relacji, które musiały się zawiązać między ludźmi przez te wszystkie lata. Też w niektórych przypadkach tragiczny moment. Tak, tragiczny, no bo ja, kiedy siadałem do pisania tej książki, zacząłem się nad tym zastanawiać, tak? Powstanie Wielkopolski zakończyło się przyłączeniem Wielkopolski do RP, do uzyskania niepodległości w tej części, ale oznaczało równocześnie wyjazd prawie wszystkich Niemców, którzy tu mieszkali. Deportację ich tak naprawdę z Poznania. My na to nie zwracamy uwagi, bo po prostu żegnamy ich machaniem i tak dalej, ale co się działo z tymi dramaty. Ludźmi? To były dramaty. Co się działo z tymi ludźmi? Tak, całe życie, cały dorobek życia oni zabierali ze sobą, wyjeżdżając do Rzeszy. Pękały relacje, pękały przyjaźnie, pękały miłości, pękały znajomości, kończyły się raz na zawsze prawdopodobnie, bo to są czasy, w których no, taki kontakt dalej można było już po powstaniu granicy, można było utrzymywać w zasadzie, ja nie wiem, już tylko chyba korespondencyjnie, tak? Nie ma internetu, nie ma innej możliwości komunikowania się. To są naprawdę decyzje na całe życie. I ja pomyślałem sobie o tych ludziach i doszedłem do wniosku, że to powinno się znaleźć w książce o powstaniu. Tak? Nie tylko hasła patriotyczne, nie tylko walki, nie tylko strategia, kalkulacja, nie tylko tego typu kwestie, ale praktyczne przełożenie powstania na życie ludzi, na ich relacje między sobą i na to, co się kończyło wtedy, a co ewentualnie mogło zacząć, a co już nigdy dalej w tę stronę się nie potoczyło. Stąd moi bohaterowie, których życie zostaje przewartościowane przez powstanie. Tak raptowne wydarzenia historyczne mają takie skutki. Nie tylko przez powstanie, bo to jest jakby dalszy ciąg pewnych zdarzeń wtedy, które przeorały też historię Europy i świata, bo mamy przecież jesteśmy świeżo po I wojnie światowej, prawda? To też ładnie w tej książce widać, jak ona wpłynęła też na losy twoich bohaterów, którzy w jakiś sposób zostali też tą wojną naznaczeni. Tak, prawie każdy z nich został naznaczony, niektórzy bardziej, niektórzy mniej. Jeden z tych bohaterów, Tadeusz, jest człowiekiem, na którym wojna odcisnęła bardzo mocno piętno. To jest Polak, który właśnie wrócił z okopów francuskich
z frontu, jednego z najstraszliwszych frontów w dziejach ludzkości. To, co się tam działo, to naprawdę ja kiedy pisałem te sceny, to często zamykałem oczy i wyobrażałem sobie, co on musiał tam przeżywać i czasami może wydawało mi się, że ja może przesadzam, przeginam, że to jest za mocne, ale stwierdziłem, że no nie, jednak to, co odcisnęło nad nim piętno, musiało być bardzo mocne i on wrócił zniszczony, on wrócił w zasadzie jako żywy trup z tej wojny, tak? Nawet tam jego żona w pewnym momencie do niego mówi: człowieku, ty nie wróciłeś, ty nie wróciłeś. To też jest taka ważna dygresja w tej książce, bo oczywiście ona głównie jest o powstaniu wielkopolskim, ale jednak ta pierwsza wojna światowa, która została wyparta, w zasadzie przytłoczona drugą wojną światową, której my zasadniczo myślimy, cofając się wstecz, jak myślimy o wojnach, w których Polacy brali udział. Jednak ta pierwsza wojna jest pomijana, ona miała bardzo istotny wpływ też na Polaków, na ich losy. Na Polaków, na losy i na ludzi, na ich psychikę. Ja tylko przypomnę, żebyśmy mieli jasność. Wojna, w której ludzie tkwią miesiącami w okopach, tak? Brudnych, zawszawionych, chorują, marzną. To jest wojna, w której po raz pierwszy pojawiają się czołgi. Wojna, w której po raz pierwszy pojawiają się samoloty. Wojna, w której po raz pierwszy pojawia się gaz trujący, broń chemiczna. No przecież to są straszne rzeczy, tak? To z punktu widzenia ludzi, którzy brali w tym udział, to jest apokaliptyczne. To są cztery jeźdźcy apokalipsy, którzy nagle się zjawiają na polach walki. I oczywiście przełożenie na losy Polaków było ogromne tej wojny. I też pamiętajmy o tym, że bardzo wielu powstańców, którzy brali udział w walkach powstaniu wielkopolskim, to miało byli weterani. Mieli doświadczenie z pierwszej wojny. Tak, to byli weterani wojny światowej i oni mieli pojęcie. Jest nawet w tej książce taka scena, w której jeden z takich niemieckich oficerów, zresztą postać prawdziwa, Ernst Lehmann, jeden z największych asów lotniczych, ale nie samolotów, ale sterowców, mówi coś takiego, że my możemy sobie Polaków lekceważyć, ale oni przecież w większości służyli w naszej armii. To czegoś się chyba nauczyli. To na pewno na nich dobrze wpłynęło. Miał rację, tak? Polacy, jakby to okrutnie nie zabrzmiało, wojna światowa była pewnym poligonem doświadczalnym, także dla polskich późniejszych powstańców, także dla późniejszej polskiej armii. Wróćmy do Poznania, do Wielkopolski. Powiedz mi, te relacje z Niemcami miały też wpływ na miasto, na przestrzeń miasta, to znaczy Niemcy czasami mówili o tym, że to jest ich miasto. Jak ty do tego podchodzisz? Bo tutaj też jest taka kontrowersyjna teza, dla niektórych kontrowersyjna, że to jest takie świętokradztwo, jak mówi się o Poznaniu, Pozen. Natomiast rzeczywiście przez cały XIX wiek to było miasto w dużej części niemieckie, gdzie Niemcy wywierali bardzo duży wpływ na jego architekturę, na jego tkankę miejską, społeczną. Jak ty do tego podchodzisz? Przejdziemy się kiedyś po Poznaniu i Państwo będziecie mieli okazję pospacerować, to zobaczymy, jak wiele budynków to są rzeczywiście budowle wzniesione przez Niemców. Ale pamiętajmy, że także o to trwała konkurencja między Polakami a Niemcami. Polacy też starali się tworzyć, wciskać się tutaj, tak? No wcisnęli się chociażby z bazarem, który jest tutaj niedaleko nas, prawda? I z wieloma tego typu elementami. No Poznań niemiecki, powstanie wielkopolskie dla Niemców było też tego rodzaju szokiem, że oni byli w dużej mierze przekonani, że praca, którą ty wykonali, żeby zmienić Poznań w miasto niemieckie, żeby ono było rzeczywiście niemieckie, z obecnością Polaków tylko, nie dała efektu, bo oto przychodzi powstanie wielkopolskie i w zasadzie ten ogień zaczyna, przestaje być iskrą, a zaczyna być już solidnym pożarem i okazuje się, że to miasto nigdy nie stało się na wskroś niemieckie, że jednak ten polski element jest tutaj decydujący w Poznaniu i on dochodzi do głosu. Także to też była, pamiętajmy, powstanie wielkopolskie i to, co poprzedzało powstanie wielkopolskie, to jest też wojna kulturowa. Taki Kulturkampf, jak mówili wtedy w czasach Bismarcka.
To jest najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. Można tak powiedzieć, można tak powiedzieć. To znaczy, samo słowo Kulturkampf, ono oznacza to, że walka o to, jaki będzie Poznań, gdzie będzie Poznań, w czyich granicach, jak będzie dalej wyglądał, to była walka kulturowa. Tak? Dwóch kultur, języków, historii, spuścizn, które ze sobą się tutaj ścierały. I w pewnym momencie dochodzimy do wniosku, że jednak współistnienie ich razem nie będzie możliwe. Tak? Nie będzie możliwe. Dzisiaj nie mamy w Poznaniu takich mniejszości niemieckich, jak na przykład Opole ma, prawda? Niemcy opuścili Poznań właśnie na skutek powstania, pozostawiając po sobie wygląd tego miasta, bez trudu odnajdziemy. Mam znajomych, którzy przejeżdżając tutaj z Berlina czują się jak u siebie. Trochę Twierdzą, że ten duch berliński gdzieś tutaj jest. Tak, trochę tak. To znaczy oczywiście potem w drugiej RP wiele tych elementów niemieckich zostało usuniętych. Jakieś pomniki, tak, inne takie budowle, które się źle Polakom kojarzyły, ale generalnie jakby ten niemiecki Posen został. Zwłaszcza tutaj w centrum, czy w tych starszych częściach miasta zobaczymy go. Zresztą umówmy się, że wpływy niemieckie w Poznaniu były zawsze. To nie jest tylko kwestia zaborów. Jeszcze w czasach tej Polski i średniowiecznej, i później renesansowej, i w czasach saskich. Zawsze ten wpływ niemiecki był tutaj mocny. I myślę, że nie należy się od tego odcinać. Mam wrażenie, że to jest... No skąd, że my jesteśmy potomkami Bambrów, prawda? Czyli osadników niemieckich, którzy tu przyjechali po wielkiej dżumie z początku XVIII wieku, więc i zasiedlili ten Poznań. Po prostu miasto, każde miasto, takie jak Poznań, jest pewnego rodzaju takim kociołkiem, w którym te narodowości, kultury, języki ze sobą się mieszają i powstaje z tego pewien unikat, taki twór, który jest unikalny, zawiera wszystkie elementy, które oni ze sobą tutaj przynieśli. Poznań też taki był. Tak, ale mam wrażenie, że niestety przez te traumy wojenne, szczególnie przez II wojnę światową, my mamy takie bardzo, bardzo spaczone podejście do kultury niemieckiej, do Niemców, do tej spuścizny, która jest w Polsce. Tak, to prawda, aczkolwiek mam wrażenie, że w Poznaniu to jest stosunkowo łagodne w porównaniu z innymi częściami Polski, które kiedyś na przykład należały do Niemiec, Śląskiem czy nie wiem, Warmią, tam Mazurami, bardziej Mazurami. W Poznaniu jest to dosyć łagodne. Sporo tutaj zostało. No weźmy chociażby naszą gwarę, tak? Przecież jak ona bardzo jest oparta na języku niemieckim, tak? Jeżeli robimy coś zusammen, mówią Niemcy, mówimy zusammen, no to jest to samo. Flaszka, pijemy z flaszek, no przecież to jest wszystko język niemiecki i jego wpływy niemieckiej kultury. No, muszę ci powiedzieć i państwu, że mój dziadek, który też wychował się w zaborze pruskim, jak dochodziło do takich sytuacji bardzo, bardzo jakichś decyzyjnych, to nie krzyczał stop, tylko krzyczał halt. I miał wiele, wiele takich naleciałości właśnie języka niemieckiego, które były dla niego naturalne. On to mieszał z polskim i tak naprawdę nikomu to nie przeszkadzało. Tak, ta gwara poznańska, czy może należałoby powiedzieć, język poznański jest w dużej mierze oparty na języku niemieckim, aczkolwiek czasami mnie to zaskakuje, bo jak państwo wszyscy wiecie, mówimy w Poznaniu pyry na ziemniaki, a nie kartofel. Z niemieckiego. To też ciekawe, to, prawda? Nikt w Poznaniu nie powie kartofel. To jak ktoś powie kartofle, to od razu wiadomo, że nie jest stąd. No tu nakłada się też gwara poznańska, prawda? Która jest gdzieś tak pomiędzy tymi językami. Wracając do przestrzeni bardzo ważnych dla powstania wielkopolskiego, to tak jak wspomniałeś, niedaleko na Alejach Marcinkowskiego, niedaleko Baraku Kultury, to musicie państwo uwierzyć na słowo, jest hotel Bazar, w zasadzie tak, po drugiej stronie. Tam mniej więcej. Tak, tam. I powiedzmy kilka słów, ja mam cytat oczywiście z książki, jak ta przestrzeń była postrzegana przez ówczesne kręgi Poznaniaków i też myślę, że Niemców. Zaraz poproszę cię, żebyś powiedział o tej genezie hotelu, ale najpierw cytat. Bazar był najdroższym i najbardziej prestiżowym hotelem w mieście. Tutejsi strażnicy i odźwierni starannie pilnowali
kto wchodzi, a kto wychodzi. Kurtyzany wypraszali od razu. Tak, to był lokal na poziomie, więc, więc nie mogły tutaj wystawać pod nim, jak to się wtedy mówiło w dawnej Polsce, przechodki. O, ładne określenie, tak. Nie słyszałem. Przechodka. Przechodki. No tak, tak. To znaczy oczywiście nie oszukujmy się. Hotele w tamtym Poznaniu były związane również z tego rodzaju usługami, ale bazar nie robił tego wprost. No, jego klasa i na to nie pozwalała. Ale powiedzmy o genezie tego hotelu. Karol Marcinkowski, którego nazwisko jest związane z tą ulicą, z tym, z alejami Marcinkowskiego, to był jeden z założycieli, prawda, hotelu, i on miał szersze znaczenie niż tylko bycie przestrzenią hotelową. Tak, nazwa Hotel Bazar może być myląca, bo ona sugeruje, że po prostu tutaj można było tylko wynająć pokój i przenocować. Tak to zrobił właśnie Ignacy Jan Paderewski. No to nie jest przypadek, że on przyjechał do bazaru, bo no, bazar był po prostu najbardziej reprezentatywnym wtedy miejscem i taki mistrz się akurat tutaj zatrzymał, ale Hotel Bazar był takim ogniskiem, można powiedzieć, różnego rodzaju działalności, bo to jest, ten budynek mieścił w sobie bardzo wiele instytucji związanych z taką działalnością. Znaczy, żeby to zrozumieć, trzeba mieć świadomość, że wiele instytucji działających wtedy w Poznaniu, firm, instytucji, jakąś część tego, co robiły, czy na przykład zarabiały pieniądze albo prowadziły jakąkolwiek inną działalność, przeznaczały na, powiedzmy, walkę o to, żeby Poznań pozostał polski. Wiele firm to robiło, tak? Łożyły pieniądze na to, udostępniały lokale, łamy na gazet i tak dalej, i tak dalej. I bazar taki był. Bazar był w ogóle spółką, tak? A tam się mieściło bardzo wiele różnego rodzaju towarzystw, właśnie spółek. Były knajpy, restauracje, w których spotykano się, omawiano sprawy naprawdę dużej wagi, także politycznej. Były redakcje gazet. To jest niezwykle ważna sprawa, żeby dotrzeć z prasą do odbiorców w tamtym Poznaniu i tak dalej, i tak dalej. On po prostu ogniskował, tak, w jakimś sensie. Wadził, przeszkadzał Niemcom w tym sensie, że po prostu tam było skupisko Polaków, którzy mieli swoje sprawy, do których Niemcy nie do końca mieli wtedy dostęp. Moglibyśmy ich określić elitą, prawda? Taka miasta. Elita, tak, tak, tak. I jakby Poznań znany, Karol Marcinkowski to jest człowiek, który nam się kojarzy właśnie z taką pozytywistyczną robotą poznańską. Organiczną kropla drąży skałę, a tymi kroplami, które drążą skałę w ówczesnym Poznaniu były pieniądze. Tak, pieniądze. To między innymi w filmie Hiszpanka mamy też taki wątek, że żeby po prostu odzyskać niepodległość, trzeba by też mieć na to pieniądze. Też musimy o tym pamiętać, więc Poznań, przygotowując się do powstania wielkopolskiego, czy w ogóle do czegoś, co może czymś takim być, przygotowywał się na wielu polach, także gospodarczo, także zapleczem finansowym, które było wówczas potrzebne do tego. I to jest też bardzo duże uznanie dla bardzo wielu ówczesnych przedsiębiorców poznańskich, którzy, podejrzewam, mieliby troszeczkę łatwiej w interesach, gdyby bardziej pod rękę szli z niemieckim biznesem czy z niemieckimi administracją w Poznaniu. A oni jednak, prawda, tworzyli coś, żeby po sobie zostawić. To jest też taka, jak to nazwać, historyczna, społeczna odpowiedzialność biznesu poznańskiego. Nie? Taka patriotyczna wręcz odpowiedzialność tego biznesu. Dzisiaj to już chyba rzadko się zdarza, takie podejście. Na szczęście nie mamy aż takich dramatycznych okoliczności, że musimy szykować powstanie przeciwko zaborcy czy okupantowi. Tak, ale mówię o takiej etyce też biznesu. Nie? Że... Tak, etyka, tak, to jest dobre określenie. Etyka biznesu w tamtym czasie rzeczywiście było to w dobrym tonie, żeby się angażować w takie sprawy dla każdego przedsiębiorcy, biznesmena, dla każdego... Po prostu ja cały czas mam wrażenie, że w tamtym Poznaniu wszystko robiono po coś, przy czym po co to znaczy właśnie ten nadrzędny cel, żeby ten Poznań w końcu przestał być taki, jak jest w tej chwili, czyli pod administracją niemiecką, a przeszedł w ręce polskie. Po to działały instytucje kultury, po to uprawiano sport, po to prowadzono biznesy. W jakim sensie po to, tak? Czyli gdzieś tam z tyłu głowy wszyscy mieli właśnie tego typu działalność.
jak już mówimy o takich wątkach związanych z przestrzenią powstania wielkopolskiego, czy z przestrzeniami, to dwie ważne przestrzenie, które kojarzą się też z lotnictwem. I chciałbym cię zapytać o sterowce, które są w tej książce takim, powiedziałbym, romantycznym epizodem. Miały swoje lotnisko tutaj na Winiarach. To było jeszcze wtedy poza miastem, ale ta hala sterowców była bardzo widoczna. Z daleka można ją było dostrzec, była ogromna. Czym były sterowce wtedy? Ja do sterowców mam olbrzymi sentyment i to czasem jak widzę te resztki, a to są naprawdę resztki tego kotwicowiska na Winiarach, to sobie wyobrażam, jak to wtedy było, kiedy zwłaszcza w takim okresie jak teraz, takim jesienno-zimowym, kiedy chmury są gęste, ciemne, nie ma słonecznego nieba i nagle z tych chmur wyłania się taki po prostu gigantyczny olbrzym. To były olbrzymy, gigantyczne pojazdy, statki powietrzne, właśnie dobre określenie, statek powietrzny. Czasami nawet mówiono na nie pancerniki, bo one po prostu jak wybuchła wojna światowa, nagle się okazało, że mogą odgrywać też militarnie bardzo istotną rolę, bo taki sterowiec po prostu zawisał nad Londynem, Paryżem, Brukselą i bombardował do woli, poza zasięgiem. To ta mniej romantyczna funkcja sterowców. Ale głównym celem sterowców, ich zadaniem, kiedy nie było wojny, to był transport, także transport ludzi. Przewóz pasażerski. To są epoki, zanim jeszcze do użytku weszły samoloty transportowe, takie, już nie mówię o odrzutowych, ale w ogóle samoloty transportowe, pasażerskie, jakie znamy dzisiaj. Wówczas często podróżowano sterowcami, czyli de facto balonami. Ta podróż, przyznaję, że skrada moje serce. Jak ja sobie wyobrażam, Niemcy zwłaszcza byli mistrzami w konstruowaniu sterowców, Zeppelinów, tak? Bo Ferdynand von Zeppelin był tutaj jednym z pionierów. Wyobrażam sobie takiego wielkiego Zeppelina, który przesuwa się powoli na przykład nad Europą, Atlantykiem, w stronę Ameryki, jak statek, tylko że tam wysoko w niebie. Widok musiał być fantastyczny. Przeżycie takiej podróży musiało być czymś fantastycznym dla tych, którzy byli na górze w gondoli, a dla tych, którzy na dole, no to lądowanie sterowca to musiało być też przeżycie ogromne. Stąd ta scena. Jakby UFO lądowało. Trochę jakby UFO. Stąd ta scena pojawia się u mnie w książce, bo nie mogłem się oprzeć po prostu. Pomyślałem sobie, że jeżeli ja mam pisać o Poznaniu z początków XX wieku, to nie może to być Poznań bez sterowca. No po prostu nie może. Poznań był jednym z ważniejszych portów sterowcowych wtedy w niemieckiej Rzeszy. Bo to była taka trasa, prawda? Punkty, gdzie te sterowce lądowały. Dokładnie. Frankfurt był takim, ten nad Menem był takim dużym portem. Ludwigshafen na przykład, sam Berlin też. I między innymi właśnie Poznań, który miał to kotwicowisko, miał to lądowisko, tą halę. Zresztą tutaj także sterowce niemieckie stacjonowały w czasie wojny światowej i stąd latały na front rosyjski już do walk. Więc tak, Poznań to miasto sterowców. Warto pamiętać o tym. To też taki ważny epizod twojej książki. Nie każdy sobie z tego zdaje sprawę. Państwa zachęcam do tego, żeby po prostu w internecie sobie zobaczyć zdjęcia tej ogromnej hali. Z daleka była widoczna, bo jeszcze na górce tak stała. Tak. To robi wrażenie i są też takie ujęcia właśnie ze Śródmieścia, jak było ją tam widać. Dominowała nad tą częścią okolicy Poznania. Chciałbym jeszcze zapytać w związku z tym, że mówimy o sterowcach, o lataniu, o ławice, bo mówiłeś już o tym znaku szachownicy, ale też mało się mówi o tych wątkach związanych z takim zarodkiem polskiego lotnictwa, które można by nazwać to, co zdarzyło się na ławicy, co ty łączysz też z halą sterowców tak naprawdę. Tak, to jest jeden z głównych wątków książki, czyli jest to historia oparta na faktach, czyli zdobycie bardzo ważnych klocków
jakie zdobyli powstańcy wielkopolscy właśnie w tym rejonie, a tymi klockami były części aeroplanów niemieckich, które po złożeniu pozwoliły sformować całkiem solidną grupę samolotów, aeroplanów, które mogły służyć już polskiemu lotnictwu. Niemcy je tutaj magazynowali i Polacy. To był taki z tych wszystkich łupów, powiedzmy, jeżeli mogę tak powiedzieć, wojennych po powstaniu, ten był jednym z absolutnie najcenniejszych, które trafiły. Zresztą zdobycie lotniska Ławica przez powstańców, błyskawiczne zdobycie, to jest w ogóle absolutny majstersztyk. Taki strategiczny, w ogóle jeżeli chodzi o myślenie, jak to oddziaływanie psychologiczne na Niemców, którzy to bronili. Ławica jest lotniskiem absolutnie szczególnym w dziejach naszego kraju, bo ja przypomnę, że to jest taki trochę hotel bazar. To jest lotnisko, które powstało na skutek zbiórki publicznej. Ona została ogłoszona po to, żeby zbudować jeden samolot, po czym ludzie aż tak dużo pieniędzy wpłacili, że można było stworzyć całe lotnisko. I ono w 1913 roku zaczęło tutaj funkcjonować, przenosząc Poznań także w tą sferę. On już nie był tylko kotwicowiskiem Cepelinów, ale także stał się lotniskiem dla samolotów. I później w drugiej RP, ja już nie mówię, że te samoloty, które tutaj zostały złożone z części zdobytych przez powstańców, służyły potem na froncie chociażby wschodnim, w wojnie z bolszewikami, ale po prostu Poznań stał się ważnym punktem takim ruchu lotniczego. W Polsce w latach 20. mieliśmy wiele prywatnych linii lotniczych, między innymi też z Poznania była taka linia Aero, już mało kto o niej pamięta, zanim powstał PLL LOT. To też ważne epizody, które miały też swoją kontynuację, tak jak powiedziałeś, w czasach późniejszych. Ja bym chciał spytać jeszcze o taką ikonę powstania wielkopolskiego, którym był Ignacy Jan Paderewski. I muszę powiedzieć, że twoje spojrzenie na niego mi się bardzo spodobało. To znaczy przede wszystkim spodobało mi się to, że on jest wiecznie przeziębiony w twojej książce. Dobra na jesień akurat. A pamiętajmy, kiedy powstanie wielkopolskie wybuchło, tak? To jest grudzień. Jakoś tak mi to uczłowieczyło tego Paderewskiego, który jest zwykle taki pomnikowy w tym wszystkim. A pamiętajmy, że to był światowej sławy pianista, który był ogromne rzesze fanów miał. W Stanach Zjednoczonych był jednym, ktoś nawet mi powiedział, że był trochę jak Elvis Presley w ówczesnych czasach. Ja myślę, że to nie ma w tym dużo przesady, tak? Zachowując proporcje, tak. Więc ten jego przyjazd do Polski rzeczywiście był wielkim wydarzeniem. I tak naprawdę to on chciał jechać do Warszawy, prawda? Tak, chciał jechać do Warszawy. Sytuacja się trochę zmieniła. Ja w książce pokazałem Paderewskiego jako człowieka, który troszeczkę, by to powiedzieć młodzieżowo, nie ogarnia. Znaczy, pewne to też mi się spodobało. Nie ogarnia, znaczy te wydarzenia mu się wymykają, bo on do końca jest zagubiony, uczestniczy w czymś, w czym nie do końca chciał i planował uczestniczyć. To wynika stąd, jak ja sobie myślałem o tej podróży Paderewskiego do Poznania, do Polski, no to doszedłem do wniosku, że to znaczy nie mamy do czynienia z człowiekiem, który przyjeżdża tutaj, wyciąga miecz i mówi: chodźcie za mną, ja was poprowadzę do boju. W ogóle nie tak było, tak? Zupełnie inaczej ta historia wyglądała. Ona była żywiołowa, spontaniczna. Ona się wymknęła spod kontroli i wyrosła właśnie między innymi na kulcie tej postaci, takiej, powiedziałbym, celebryckim kulcie. Tak, to był celebryta ówczesny. Tak, celebryta prowadzący lud na barykady. Czy to nie jest piękne? No mi się to bardzo, bardzo, bardzo ta historia właśnie z tego punktu widzenia podoba i wydawało mi się, że gdybym ja był Ignacym Janem Paderewskim, to naprawdę byłbym zagubiony w tym. I czułbym gdzieś dreszcze nie tylko z powodu przeziębienia, ale także z powodu tego, że miałbym wrażenie, że nagle za moją sprawą dzieje się coś, co za chwilę, kurczę, nie wiem jak się skończy. I to musi wywołać lęk. I stąd takie moje przedstawienie tej postaci, a przeziębienie. O Ignacym Janie Paderewskim mówiło się, że on chorował, tak? Mówiło się, że Hiszpanka, tak? Że może nawet Hiszpanka go dosięgła. Ile w tym było prawdy, nie wiem. Większość źródeł historycznych, które ja czytałem, mówią, że on jednak symulował tą chorobę, właśnie między innymi, żeby troszeczkę się odsunąć od tych wydarzeń, które go zaczęły przerastać. A mnie
pasowało to jego przeziębienie. Ten ból głowy, ta aspiryna, ta jego żona, która jest cały czas obok niego. No właśnie wspomniałeś o żonie, bo to też taka postać, którą wydobyłeś z cienia tak naprawdę. Teraz dzisiaj w Polsce kobiety zmieniają rzeczywistość, a wtedy okazało się, że ta pomoc jego żony była nieodzowna. Wydaje się, że z twojej książki tak przynajmniej wynika, że bez tej żony on by sobie tutaj nie poradził tak, jak wszyscy myślą, że sobie poradził. Ja kiedy studiowałem postać Ignacego Jana Paderewskiego w kontekście powstania wielkopolskiego i wydarzeń w Poznaniu, od dawna, to przez cały czas, jak ją studiowałem, czegoś mi brakowało, tak? Jego pewne poczynania były dla mnie nie do końca logiczne, zrozumiałe i w końcu zrozumiałem, czego mu brakowało. Brakowało żony. I żona okazała się postacią bardzo istotną. Ile osób mówiących o początkach wybuchu powstania wielkopolskiego o niej wspomina? Raczej się mówi o samym mistrzu, prawda? Tak, tak. No właśnie dlatego mówię, tak, że została w cieniu całkowicie, została a ty z tego cienia ją wydobywasz i tu jest, nie będziemy zdradzać szczegółów tej wspaniałej sceny, która rozgrywa się w hotelu, a później przed hotelem Bazar, ale no dla mnie, no ja powiem szczerze, miałem ciarki na plecach, jak czytałem to, jak ona się wtedy zachowała, prawda? Tak, taka postać oczywiście nie tak popularna jak mistrz, ale równie ważna w kontekście co się wtedy z mistrzem Paderewskim działo. My tutaj wspominaliśmy o tym, że to była walka, pojedynek, rywalizacja między Polakami i Niemcami. Była także rywalizacja Paderewskiego w gruncie rzeczy. I co by nie powiedzieć o Niemcach, to oni się naprawdę bardzo szybko połapali w tamtych czasach, 100 lat temu. Co znaczy dobry celebryta, który wychodzi do tłumu? Co znaczą jego słowa, co znaczy jego obecność i tak dalej, i tak dalej. On jest taką spinką tego powstania, tak? On uruchomił u ludzi emocje, które cały czas w nich drzemały, ale nie dawały tego ujścia, bo ja też starałem się jakby opisać, pokazać ten tłum, który stoi pod hotelem, złożony z bardzo wielu osób, tak? Tych, którzy są rozgrzani, chętni do boju, ale tam są też osoby szalenie wzruszone, na przykład, płaczące na widok Paderewskiego. Dużo takich scen grupowych rozgrywa się tak naprawdę przed bazarem w twojej książce. To są bardzo ważne też części miasta, w której powstanie się kumulowało tak naprawdę, ogniskowało, bo to był w zasadzie centralny punkt powstania, hotel Bazar, ikona powstania Paderewski. I te aleje tutaj właśnie. I aleje, także jesteśmy, proszę Państwa, w samym centrum powstania wielkopolskiego. Powoli będziemy kończyć naszą rozmowę. Ja tylko powiem, że Kalisz też miał swój epizod w powstaniu wielkopolskim. Pierwszy batalion pograniczny, który został uformowany w Kaliszu, wziął udział w walkach tutaj w Wielkopolsce, przeszedł granicę i pomagał w walkach w powstaniu wielkopolskim, także... No Kalisz jest dlatego ważnym miastem, że on był właśnie miastem pogranicznym, tak? I tam to było to miejsce, w którym tak naprawdę ścierały się ze sobą to, co działo się w zaborze pruskim i to, co działo się w zaborze rosyjskim. Niezwykle ważne miejsce dla powstania wielkopolskiego, także w tym kontekście, że ono łączyło Wielkopolskę, która była poza Rzeczpospolitą, z tą niepodległą już ojczyzną, która powstała. Także proszę Państwa, jesteśmy połączeni. Bardzo nam miło, że spędziliśmy czas z czytelnikami Biblioteki z Kalisza. I cóż, żegnamy się, mając nadzieję, że kiedyś, Radku, odwiedzisz Kalisz inną drogą niż tą wirtualną. Ja bym bardzo chciał, bo ja do Kalisza bardzo często z ochotą jeździłem, zwłaszcza dużo czasu poświęciłem siatkówce kaliskiej kobiecej jeszcze w czasach Augusto i późniejszych, kiedy Kalisja grała. Także pozdrawiam wszystkich tych, którzy siatkówce, wizytówce tego miasta kibicują.
Ale przyznam, że w trakcie naszej rozmowy i spotkania z Państwem nagle zakiełkowała mi myśl i zapragnąłem napisać może książki o tym szczypiornie. Przecież to jest tak świetna historia z tą piłką ręczną. No, zaczyna mi to kiełkować. Czyli proszę Państwa, rozmawiajmy, bo z tych rozmów, jak widać, rodzą się fantastyczne pomysły. Jeszcze raz polecam Państwu książkę Szachownica Radosława Nawrota, bo jest, myślę, tak fajnie napisana i na tyle uniwersalna, że także w Kaliszu można ją czytać. Dziękuję Państwu serdecznie i do zobaczenia, mam nadzieję, niebawem, Radku, w Kaliszu oczywiście. Dziękuję i pozdrawiam Kalisz. Do zobaczenia.